czyśćcie swojego ciała tymi rzeczami i w ogóle zadbajcie o tą czystość kobiecości. Kochani, nadszedł taki moment Jerycha Młodych, kiedy usłyszymy świadectwo. Świadectwo niezwykłej osoby, Kingi Kruszewskiej, związanej z telewizją Arche TV i Fundacją Leny Grochewskiej. Bardzo Cię witam, Kiniu. Witam Ciebie też, Kacprze. Przywitajcie Kingę gromkimi brawami. Miałem tą przyjemność porozmawiać z Kingą pierwszy raz kilka dni temu. Kiedy tak rozmawialiśmy, ja już byłem pewny, że to będzie naprawdę jedna z mocniejszych godzin tego Jerycha Młodych, że to będzie taki czas, kiedy padnie wiele ważnych słów i wszyscy na te słowa, Kingo, czekamy. Ale tak może na początek, jak Ci się w ogóle podoba Jerycho Młodych? Jesteś pierwszy raz, prawda? No pewnie. No ma nie podoba mi się po prostu niesamowite to miejsce. No ma nie mega dużo miejsc jest w mojej pratulinie. Dużo różnych tutaj można powiedzieć atrakcji i punktów programu przygotowali nam organizatorzy. Uczestniczyłaś także w warsztatach, prawda? Pewnie. To są takie warsztaty manipulacyjne. Jak mogą media ten manipulować widzem? Mhm. Także podobały Ci się, rozumiem? Bardzo mi się podobało. No manie mi rozjaśnij mój umysł, żeby po prostu nie dać się manipulacjom mediów. No, a media są chyba taką przestrzenią, w której się dobrze odnajdujesz, bo tak jak powiedziałem, współpracujesz z telewizją Arche TV i czasem przeprowadzasz wywiady z bardzo znanymi osobami. Rzecz jasna, tak. Najbardziej mi się podoba tym, że z takimi sławnymi ludźmi tak gadam od rzeczy, tak nie bez kozery w wesołych, optymistycznych rzeczach. A masz jakieś takie rozmowy, które szczególnie dobrze wspominasz? Robert Janowski, rzecz jasna. No, Magdalena Różdżka, Maciej Zakościenny, no i Monika Marzińska. Same gwiazdy. No, niektóre z tych rozmów widziałem i naprawdę jesteś świetna w tym, jak z nimi rozmawiasz, także bardzo gratuluję. Ale opowiedzmy może troszkę więcej, czym się poza tym zajmujesz. Pracujesz, uczysz się? TVP uczę się na liceum ogólnokształcącym weekendowo, co dwa tygodnie. Do tego jeszcze pracuję w CMIC Fundacji Leny Grochowskiej, więc możecie spokojnie kupować na żywo albo poprzez internet. I w Środowiskowym Domu Samopomocy co poniedziałek tak przychodzę, tak żeby im ten pomóc i czasem z nimi tak przybywać. Czyli rozumiem, że kalendarz napięty. No niestety, tak bywa. Tym bardziej cieszymy się, że znalazłaś czas, aby być z nami na tym Jerychu Młodych, aby nie tylko wygłosić świadectwo, ale przyjechać także trochę wcześniej i korzystać z tego wszystkiego, co podczas Jerycha się dzieje. No i tak jak mamy na naszych plakietkach, hasłem tegorocznego Jerycha jest słowo uwierz. I co myślisz, kiedy słyszysz to hasło? Jakie masz takie pierwsze skojarzenia z słowem uwierz? Mam takie skojarzenie, że mamy uwierzyć siebie, że mamy Boga uwierzyć, że mamy uwierzyć to, że Pan Jezus, Bóg i Maria, no rzecz jasna, dają siebie wszystko, żebyśmy my potem nie popłakali się jak małe dzieciaki. No właśnie. Popłakać się jak małe dziecko. Dzisiaj jest wielu młodych ludzi, pewnie także tutaj są tacy ludzie, którzy przeżywają różne kryzysy, są w różnych trudnych chwilach. Czasem może czują się jak w takim labiryncie bez wyjścia, że w ich życiu nie ma już nadziei. I co byś powiedziała takim młodym ludziom, którzy są w takiej sytuacji? Uwierzcie Pana Boga. Po prostu w modlitwie jest taka siła, taka moc, że normalnie nażmiecie ten labirynt z powierzchni ziemi i po prostu będziecie wierzyli to wszystko, co jest tak piękne, jest tak optymistyczne i bez żadnego rozpaczliwego, tylko tak niezwykłe. Słyszycie? Modlitwa może mieć taką moc, że zmiecie te labirynty z powierzchni ziemi. Bardzo mi się to spodobało. Rozmawiamy właśnie o tym, jak wierzyć oczywiście w Pana Boga, ale
potrzebujemy takiej wiary w siebie, żeby przełamać te nasze bariery. Jak to zrobić? Jak uwierzyć w to, że jestem wart? Właśnie tak ja myślę, że nie powinniśmy po prostu nie wierzyć w siebie w tak złych barwach, tylko dobrych, pozytywnych barwach, że trzeba uwierzyć, że na przykład jeden taki ten, że potrafi coś dobrego zrobić, a ten potrafi tak zrobić taki raban, że normalnie nie ma słów. Czyli w każdym z nas jest taki potencjał, żeby robić raban. Rzecz jasna, tak. No właśnie, ale chciałbym dalej porozmawiać z tobą o tej, o tym takiej wierze w siebie, o takiej akceptacji siebie, bo często mamy jakieś problemy, z czymś się mierzymy, mamy jakieś wady, które sprawią, że trudno jest nam spojrzeć takimi oczami na siebie, pokochać siebie, zaakceptować siebie. Jak to robić? Na przykład jak dziewczyny mogą odkrywać swoją kobiecość, chłopaki swoją męskość i się w tym wszystkim ubogacać? Właśnie z tego powodu mamy te dwie ważne rady na obu płci. Jedna, dziewczyny, uwierzcie, po prostu wasze ciało to jest świątynia Boga. To jest świątynia Maryi i Jezusa. Po prostu nie zniszczcie swojego ciała tymi rzeczami i w ogóle zadbajcie o tą czystość kobiecości. A wam, chłopakom, również i wam, mężczyzną, nie zniszczcie tego, bo wy też jesteście świątynią Pana Boga i Jezusa Chrystusa, również i święty Józef wam po prostu daje taką siłę, taki power, że po prostu tą czystością pokazujecie wszystko, wesoło. Kiedy tak rozmawialiśmy jakiś czas temu, kilka dni temu, to powiedziałaś takie słowa, które bardzo mnie ujęły i myślę, że fajnie by było, jakby uczestnicy Jerycha Młodych także je usłyszeli, bo powiedziałaś, że wady trzeba zamieniać w zalety. Jak to robić? Jak coś, z czego nie lubię w sobie, jak spojrzeć na coś takiego i dostrzec to jako zalety, jako coś, co może mnie ubogacać? Właśnie trzeba te zalety swoje odkrywać, ale również trzeba wady sobie zobaczyć, że one nie są takie złe. Trzeba je po prostu przemienić na coś pozytywnego. Na przykład jak ktoś odgryza paznokcie albo skórę odrywa, to ten niech odcina pazurki tak, żeby to nie kłóciło. A ktoś jak natrętnie tak patrzy na kogoś, to powinien tak zobaczyć, że słusznie ma się gniewać na jakieś straszne te rzeczy, które po prostu gorszą ten naród. A do tego wszystkiego potrzebujemy dystansu, prawda? Takiego spojrzenia z dystansem na samego siebie. Chyba masz taki dystans, prawda? Żeby podejść z takim luzem, także z uśmiechem. Właśnie, jak ty to robisz? Jak mieć taki dystans wobec samego siebie, przez to taką radość i tą radością dzielić się z innymi? Właśnie trzeba mieć taki dystans, żeby zdystansować się do jakiejś sytuacji, albo do jakiegoś tego. Tylko zachowanie, które po prostu was irytuje. Ale czasem również trzeba zdystansować się z tą sytuacji, która po prostu was gnębi. Że trzeba być czasem z taką pogodą ducha nastawiony albo na coś strasznego, albo coś, co przynajmniej wam po prostu doprowadzi do przygnębienia. Powiedz, a jak ty tą pogodą ducha dzielisz się z innymi? Jak ty to robisz? No bo rozmawiałem z tobą już kilka dni temu, rozmawiałem z tobą dzisiaj i czuję tą pogodę ducha od ciebie i bardzo mi się to udziela. Rozmawialiśmy także tutaj w większym gronie i dajesz tą radość niesamowicie innym ludziom. Jak ty to robisz, Kinga? Pan Bóg mnie normalnie ubogaca i to, że mam dużo darów Ducha Świętego. No i mega dużo się uśmiecham od jakiegoś ostatniego czasu. I no i częściej udzielam się tak, że pozytywne myślenie mam na sobie.
Już tak patrzę tutaj na tych wszystkich, którzy są przed nami i nas słuchają i naprawdę ten uśmiech im się udziela. Wszyscy są tacy uśmiechnięci, tacy radośni. Naprawdę, dzieli się tą radością w niesamowity sposób. Rozmawialiśmy także o tym, że czasem ciężko dzielić się tą radością w rodzinie, z rodzicami, z rodzeństwem. Często my jako młodzi ludzie mierzymy się, często ciężko dogadać się z rodzeństwem, czy znaleźć wspólny język z rodzicami. Właśnie jak to robić, jak przełamywać te bariery, które często są w naszych rodzinach? Z rodzeństwem trzeba tak delikatnie, jak z jajkiem czasem, a czasem można również tak twardo, jak z kamieniem, ale z siostrą to mamy tak, że czasem jesteśmy na tak zwaną... Czasem tak mam z siostrą, że czasem tak się ten nie bijemy się, tak zawsze się obrażamy, albo tak zawsze się godzimy. Z bratem tak samo. Jak brat mnie denerwuje, to już idę do siebie. A jak mam się bratem godzić, to już muszę mocno się godzić. O, i z rodzicami też trzeba, bo czasem jak tata ciebie denerwuje, albo mnie, albo kogoś, to już musimy my z nim jakoś pogadać. A z mamą też czasem trzeba pogadać, żeby mama po prostu nie wkurzała się. Czyli trzeba trochę takiej cierpliwości i do rodzeństwa, i do rodziców nawzajem do siebie mieć. Kiedy rozmawialiśmy o twojej pracy, mówiłaś także, że masz tam wspaniałe grono ludzi, którzy cię wspierają. Jak ważni są dla ciebie przyjaciele? Bo podczas pierwszego dnia Jerycha takim tematem były relacje, więc jak budować takie fajne relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, z tymi ludźmi, którzy nas otaczają? Czasem trzeba z nimi tak pogadać pozytywnie. Czasem również trzeba tych osobom niewynoszącym tak nie mówić o wierze, ale mówić o tym, że czasem trzeba być pozytywnym, nakręconym, takim pozytywką, można tak powiedzieć. Ale tym, co wierzą tego Boga tutaj i Maryję, to po prostu trzeba tak... niezwykły, ekstrawertyczny i czasem komiczny sposób powiedzieć, że jesteś zarąbisty, jesteś miły, nie potrafisz źle gadać, nie potrafisz czasem być wkurzony, a jak jakiś dzień taki gorszy, to po prostu pomilczeć trzeba czasem. Trzeba dostosować to do różnych okoliczności, prawda? No jasne. Podczas Jerycha Młodych mówimy o pasjach, mówimy o relacjach, mówimy o modlitwie, no ale właśnie porozmawiajmy o tych pasjach, bo z tego co wiem, masz sporo takich pasji. Czym się interesujesz? Co daje ci taką właśnie radość w życiu? Właśnie mnie daje taką wielką radość oglądanie filmów polskich, zagranicznych, słuchanie różnorakiej muzyki, również muzyki filmowej, ale disco to nie lubię, więc mam dużo tych zwolenników. Jak widzisz, są tutaj twoi zwolennicy, też chyba nie przepadają. Również i lubię oglądać różne rzeczy na TikToku i na Facebooku. Ostatnio mam detoks od Instagramów i tych Facebooków. I również mega lubię pomóc rodzicom, na przykład ogarniać dom, ogarniać to wszystko, jeszcze nastawić co trzeba. No, po prostu mega uwielbiam również malarstwo i różne te... takie rzeczy manualne. I sama też czasami coś tworzysz, prawda? W większości na glinie, albo jak ktoś poprosi, to namaluję ten obraz jakiś. No także możecie zwracać się po zamówienia do Kingi. Powiedz, ale co ci dają te pasje? Dlaczego warto mieć coś takiego, taki konik w życiu, taką radość? Żeby po prostu oderwać się od tej całej codzienności, tego całego brudu życia, takiej po prostu mieć coś, co pomoże oderwać się od wszystkiego. Czasem potrafi z pasji zrobić taką rzecz, która można albo zarobić, albo po prostu pokazać, że masz jakiś dar, masz jakieś ten zajawkę, jakiś konik. To po prostu ciebie lajcuje, kręci po prostu.
warto mieć takie pasje, jak słyszymy. Były relacje, były pasje. Nie mogę cię nie zapytać o modlitwę, bo tak jak już na początku bardzo mocno powiedziałaś, modlitwa może zmieść z ziemi ten labirynt, tą sytuację bez wyjścia, w której czasami możemy się czuć. No właśnie, czym jest dla ciebie modlitwa? Masz jakieś takie ulubione formy modlitwy? Właśnie modlitwa to jest taki ten, taki motor, taki ten, taka rzecz, która po prostu oczyszcza mnie z takich strasznych rzeczy. Również i bardzo lubię modlić się różańcem, bo zawsze relacje z mają może być najlepszą relacją, jaka może w życiu trafić. Przy okazji jeszcze modlę się kolonko do Miłosierdzia Bożego, bo Miłosierdzie Boże to już totalne narzędzie do wyniszczenia takich strasznych grzechów i różnych tych rzeczy, to wyniszczają z serca i po prostu doprowadzają, że niestety robi się zgorzkniały, brutalny, okrutny i niebezpieczny. Ja mogę poświadczyć, że Kinga naprawdę w koronkę do Miłosierdzia Bożego, znaczy w Boże Miłosierdzie wierzy i ta modlitwa jest dla niej ważna, bo nawet kiedy rozmawialiśmy z jej bliskimi przed naszym świadectwem, to poprosiła, żeby koronką do Bożego Miłosierdzia szczególnie się za nią modlili. Oni na pewno to robią i cię wspierają tą modlitwą. A powiedz, mamy tutaj mówić świadectwo, masz mówić świadectwo, świadczyć o swoim życiu. I czasami miałaś takie trudne momenty w swoim życiu. Pandemia, wiem, że tak jak rozmawialiśmy, była dla ciebie takim trudnym momentem. Co wtedy przeżywałaś i co w takich właśnie kryzysach pomaga ci szczególnie zachować pogodę ducha, czy przejść przez nie zwycięsko? Właśnie przez tą pandemię po prostu czułam taką niechęć, taką gniewność i nienawiść do tego, że ta izolacja, ta samotność mnie to po prostu wyniszcza i doprowadza, że płaczę z tego powodu. I właśnie takim motorem jest właśnie różaniec i kolonka do Miłosierdzia Bożego. I właśnie w Gdańsku to było ten 2021. I tu również i tak miałam cichą nadzieję, że to wszystko skończy się ten szczęśliwie i ten. I tak poprzez ten myślenie, że Bóg to wszystko zaradzi. Ci normalnie czułam, a potem po tym Gdańsku normalnie tak mnie się trzepała ta korona i całą moją rodzinę, że po prostu płakałam. Normalnie nieraz mama czułam bezsilność razem ze mną, siostrą, czasem brat z tatą. Normalnie wkurzali się, po prostu to jest najgorsza rzecz, jaka może być. I tylko wierzę, żebyście by pomimo tego zakończenia pandemii i tego wszystkiego, powinniście tak wierzyć w to, że ten na górze Bóg zrobi wam po prostu takie rewolucje, żebyście po prostu czuli się bardziej mocniejsi i bardziej dzisiaj wypełnieni mocą łaski Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa. Z kryzysów trzeba wychodzić zwycięsko i po to one są, po to Pan Bóg na nie pozwala w naszym życiu. A powiedz, co w Twojej wierze Cię w taki szczególny sposób prowadzi, co umacnia, co sprawia, że Twoja wiara jest silna i właśnie jest w stanie przetrwać różne kryzysy, różne wyzwania? Właśnie też z Marią zawsze tak gadamy na trudne i łatwe tematy. Po prostu Maria mnie normalnie napędza, żebym ja wyszła z kryzysów jak najbardziej zwycięsko. Razem z Jezusem Chrystusem oczywiście. To no Jezus tak mnie tak nakręca, tak wykręca mnie poza najgorsze te moje rzeczy. Normalnie jest niesamowitą osobą, która mnie nieraz pomaga, nieraz mnie tak trzyma, również i zespolona z Marią, normalnie robię wielką robotę. A masz jeszcze jakichś takich ulubionych świętych, którzy cię wspierają, do których lubisz się modlić? Z tych męskich to rzecz jasna Carlo Acutis i święty Franciszek z Asyżu. No i z polskich i święty Andrzej Bobora. A z kobiecych rzecz jasna święta Kinga, święta Klara Kaleska
I święta Anna, mama Marii i tata, jest dokładnie nie im babunia Jezusa. Powiedz, jesteś w kościele, mówisz o tym z odwagą, że Pan Bóg jest dla ciebie ważny, że warto jest mieć relację z Maryją, ale wielu młodych mierzy się z tym, że czasem niełatwo jest być im w kościele. Na przykład ciężko im przyznać się do wiary wobec swoich rówieśników, albo niekoniecznie mają odwagę do tego, żeby być blisko kościoła. Co byś poradziła takim młodym ludziom? Po prostu o modlitwa osobista, po prostu modlić się do Jezusa i Maryi w tak trudnych tematach, po prostu wierzyć ich i Pana Boga również i w ogóle chodzić powoli tak małymi krokami do kościoła i w ogóle nie szejmować się tym, że po prostu te kryzysy kościelne i te inne straszne rzeczy po prostu wyniszczają Kościół od środka, a i tak bądźmy silni w Bogu, Jezusie i Maryi. Pan Bóg jest ponad to wszystko zło i ponad te wszystkie kryzysy. Często takim momentem w jakiś sposób kryzysowym niestety dla młodych ludzi jest bierzmowanie, bo niechlubnie określa się czasami ten sakrament sakramentem pożegnania z Kościołem, ale u ciebie w ogóle tak nie było. Właśnie jak przeżyłaś bierzmowanie? Jaki to był dla ciebie moment? Właśnie dzięki bierzmowaniu mam tak dalej Duch Świętego, że normalnie nie jeden by się nie spodziewał albo spodziewał. Normalnie dzięki, właśnie czekam na ten moment od końca komunii. I dlatego dzięki naszemu ordynariuszowi Kazimierzowi, to nie właśnie ten, bo w ogóle ma inne te priorytetowe sprawy, właśnie przyszłam ten, właśnie dziękowałam właśnie jemu, że ten, że po prostu w zwyczajnym świecie dostałam ten bierzmowanie, bo bierzmowanie jest od tego słowa bierzmo. Biskup Kazimierz był też wczoraj z nami, dzisiaj z nami jest biskup Grzegorz i bardzo się cieszymy. Na koniec chciałbym zadać też takie trudne pytanie, bo często jest tak, że młodzi ludzie są źli na Pana Boga, że często ciężko im pogodzić się z tym, co spotkało ich w życiu i tą złość kierują na Pana Boga. Jak przełamać taki moment? Jak żyć, kiedy z czasem wydaje się, że z Panem Bogiem mamy na pieńku? I to jest określenie, którego też wcześniej ty użyłaś, kiedy rozmawialiśmy o relacji z Panem Bogiem. Właśnie wam wszystkim chcę powiedzieć, są po to psycholodzy katolicy i ci świeccy, żeby wam po prostu szeprali mózg tak, żebyście w ogóle ten nie byli nie tacy ściekli na Boga. Są księża i są również osoby, które znają się na trudnych i męczących rzeczach, to po prostu młodzież wyniszcza od środka, więc dajcie im wesprzeć, bo oni i tak są niesamowici. Ja też miałam trudny moment, ale kto mi pomógł? Właśnie to, że z niektórymi księżmi gadałam pozytywne słowa, co mnie boli, i z niektórymi księżmi, którzy są po prostu niesamowicie tacy na bakier, ale również i z świeckimi rozmawiałam na różne trudne tematy, więc trzeba rozmawiać, bo warto rozmawiać, a dialog to jest coś niesamowitego, tak? Coś niesamowitego, tak samo jak modlitwa i tak samo jak relacje z każdym człowiekiem. Pasje też są niezwykłe. Pięknie to wszystko podsumowałaś. Że warto nie być samemu w kryzysach, w różnych chwilach i to cały czas w naszej dzisiejszej rozmowie wracało, że warto walczyć o tą relację z Panem Bogiem, umacniać ją poprzez modlitwę, warto mieć relację z drugim człowiekiem, z naszymi przyjaciółmi, czy to z dobrym księdzem, czy z dobrym psychologiem i sięgać po ich wsparcie i tego się nie bać, prawda? Ma się rozumieć, Kasprze, że trzeba jakiś wsparcie znaleźć, żeby z tego dołku, z tego, że po prostu jest się na dnie, wyciągnąć i pójść na prostą, tak jak z alkoholikami lub innymi uzależnionymi, że trzeba sięgnąć dna, żeby z tego dna po prostu wyjść. Myślę, że to jest świetne przesłanie naszej dzisiejszej rozmowy.
Także no, dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci wszyscy dziękujemy za to, że chciałeś przyjechać na to Jerycho Młodych, że dałaś tak niesamowite świadectwo i z taką wielką odwagą, prostotą mówiłaś o tym, co ważne. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy i myślę, że podziękujemy też gromkimi brawami. Chciałabyś coś jeszcze dodać na koniec? Mega dziękuję Wam wszystkim, że po prostu byliście tak licznie zgromadzeni na tym moim świadectwie. Po prostu mega Wam dziękuję za Waszą obecność. Po prostu to dało mi normalnie totalnego powera. Dzięki! Kinia, myślę, że ty dałaś jeszcze większego powera wszystkim, którzy tu dzisiaj są i którzy cię słuchają i na pewno wyjdą z tego świadectwa odmienieni. Także bardzo, bardzo ci dziękuję.